3 grudnia, pierwsza niedziela Adwentu, nowy rok liturgiczny. Z Ewangelii świętego Marka Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię? Mówię wszystkim: czuwajcie. Piękna jest ta dzisiejsza Ewangelia, która znowu mówi o czuwaniu i gotowości na przyjście Pana. Jezus powiedział: czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Nikt nie wie. Chociaż inne tam wiary, inne jakieś tam grupy, sekty już próbowały przepowiedzieć to przyjście Mesjasza, Zbawiciela. Nigdy się nie spełniło. Jezus mówi: czuwajcie, bo nie wiecie. Nikt nie wie tu na ziemi, kiedy ten dzień przyjdzie. Czy z wieczora, czy o północy, jak mówi Jezus, czy w momencie piania kogutów, czy rankiem. Ale mówi, żeby was to przyjście nie zastało śpiących. Mówi: czuwajcie. Te słowa Jezusa są jak potężne dzwony takie, budzące nas do świadomości, że nasze życie tutaj na ziemi jest bardzo krótkie. A moment przyjścia Pana jest nieznany. To życie momentalnie, jak mignięcie światłem, minie. Jednak mimo niepewności co do czasu, który Bóg wyznaczył, Jego słowa są dla nas pewne. Jezus zapewnia nas o trwałości swoich obietnic. To wezwanie do gotowości, ale także do zaufania. Powiedział: czuwajcie, jak przyjaciel, czuwajcie. To znaczy, bądźcie czujni, gotowi, przygotowani. Bycie gotowym na przyjście Pana nie polega na oczekiwaniu w pasywnej bezczynności, ale na ciągłym przygotowywaniu się w tej sferze duchowej. Nie jest to tylko sprawą ustalenia konkretnego dnia, lecz postawy mojej, która każe mi codziennie żyć zgodnie z Ewangelią. Żyć zgodnie z nauką Boga, nauką Jezusa, przestrzegając przykazań Bożych. To życie ma być w pełni budowane na modlitwie, miłości bliźniego, bo to też ważne, z miłości będziemy sądzeni, hojności, poszukiwaniu prawdy i na miłosierdziu. Ewangelia wzywa nas do trwania w gotowości, niezależnie od czasu czy pory dnia. Wzywa nieustannie, cały czas. To wezwanie do takiego kontrolowania naszego codziennego życia, naszych codziennych wyborów. Abyśmy zawsze pamiętali, że życie jest pewnym czasem, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Jest czasem, abyśmy żyli z tym Panem Bogiem, abyśmy Go uwielbiali, abyśmy służyli innym, naszym braciom. I niech nasze codzienne życie, nasza egzystencja będzie gotowością na Jego powrót. Nasze czyny, nasze gesty, a nie tylko takim biernym oczekiwaniem. Oprócz oczekiwania ja mam coś robić, działać. Niech te słowa Pana Jezusa staną się dla nas wskazówką do
życia pełnego miłości, hojności i gotowości na Jego przyjście. Niech nasze serca będą pełne wiary i nadziei, czuwające każdego dnia, byśmy byli gotowi spotkać Pana, gdy przyjdzie, byśmy byli radośni, że On przyszedł, że nasze oczekiwanie nie było na marne, abyśmy w dniu Jego przyjścia mogli otrzymać od Niego nagrodę. Serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrego dnia Wam życzę. Z Panem Bogiem i do jutra.